Proszę przywitać elegancko naszego gościa. To kto zacznie? Witam serdecznie. Dzień dobry. Hubert chyba dzisiaj z racji fachu. Hubert dzisiaj jest gospodarzem tego programu. Ja przede wszystkim chciałem przywitać dwie gościni. Tak. Dwie gościni, no bo za chwileczkę tutaj jak nowy ładnie. Sportowiec się nam pojawi na świecie. I słuchajcie, no drżyjcie Amerykanie, Amerykanki, bo sztafeta już nie będzie srebrnymi medalistkami, tylko złoto. Tylko złoto. Aneta za chwilę powie dlaczego. I jakim sposobem można dojść do tak wysokich wyników i czy mama zostanie trenerką od samego początku? Aneta, powiedz coś na ten temat. No słuchajcie, tak jak już mówiłam chłopakom, teoretycznie za 19 dni zostanę mamą, więc trzymajcie kciuki. Dziewczynka, więc tak, no skazana jest tutaj na sport. Zobaczymy. Na sukces, tak, powiedzmy to sobie. Nie bójmy się tego słowa. Natomiast zobaczymy, w którą stronę pójdzie. Czy lekka atletyka, czy może jakiś inny sport. Od pływania trzeba zacząć. Tak, no mama jest słaba w pływaniu, ale może dziecko będzie lepsze. Ale wiesz, możliwości tlenowe bardzo ładnie się rozwijają. To też się zgadzam. Nie wiem, ja pamiętam, że w szkole podstawowej mieliśmy klasę lekkoatletyczną i klasę pływacką. I nauczyciel ze szkoły na biegi, takie 1500 metrów, 1000 szkolne biegi, na Agrykoli na przykład, zabierał dzieciaki, sportowców z klasy pływackiej, nie lekkoatletycznej. No dlatego, że biegali szybciej. Ja między innymi byłem takim przykładem. To znaczy zabierał nas, to się dziwiliśmy, dlaczego pływaków zabiera ten trening. Ponieważ my już w wieku 12-13 lat mieliśmy bardzo porządnie rozwinięte możliwości zdolności tlenowe. No i te biegi po prostu wytrzymywaliśmy, mimo to, że nie mieliśmy siły specjalnej, umiejętności, tak? I później w kolejnych latach część z tych zawodników, która nie rozwijała się pływacko dobrze, zaczynała karierę na przykład lekkoatletyczną. Fajny system, Hubert? Ja uważam, że bardzo fajny, wszechstronny, rzadki teraz. A wiecie, że taki system niemiecki, ale i zachodnioeuropejski, Robert Lewandowski jest tego przykładem, zaczynamy sport od uprawiania kilku dyscyplin, nie jednej. Zawsze. Mówię teraz rzadki. Ja zaczynałem od wieloboju z panem trenerem Adamem Boroniem, którego serdecznie pozdrawiam, i panią Aldoną. Uważałem, że to jest jakiś absurd, żebym ja wykonywał jakieś skoki o tyczce, gdzie ja tej tyczki nie potrafiłem normalnie utrzymać, czy skok w dalszym ciągu najgorszy. Tak, sam jestem jak tyczka, najgorszy, i wiadomo, że chciałem uprawiać tą konkurencję, w której mi wychodziło, czyli te biegi dłuższe. A trener zawsze mi powtarzał, że muszę nauczyć się wszystkiego, troszeczkę płotków, skoków, że to mi się naprawdę przyda i to się przydaje, jeżeli chodzi o później unikanie urazów. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby taka profilaktyka przeciwurazowa. I jak 50-latek zacznie uprawiać wszystkie konkurencje naraz, to tak nie działa. To trzeba od początku to wszystko ułożyć. A czy ty zaczynałaś od lekkiej atletyki? Tak, ja zaczynałam od razu od lekkiej atletyki, aczkolwiek bawiłam się w wielobój taki lekkoatletyczny, tak zwany czwórbój. Czyli tam wchodziły cztery konkurencje, 60 metrów, czyli biegi krótkie, długie 600 metrów, skok w dal i wzwyż oraz piłeczka palantowa. Niestety najgorsze mam w piłeczce palantowej, aczkolwiek trenowałam w MKS Aleksandrów w klubie w Aleksandrowie Łódzkim. Znakomity trener Leszek Lipiński i no, miałyśmy z dziewczynami ogromne sukcesy, Mistrzostwo Polski właśnie w czwórboju lekkoatletycznym, więc czyli też rozwijała się wszechstronnie. I też jesteś za tym, żeby dzieci rozwijały się wszechstronnie. Tak jest, jak najbardziej, tak. Jak najdłużej. Później z siostrą, bo trenowałyśmy razem, ja poszłam rok wcześniej do szkoły i żebyśmy się nie kłóciły ze sobą, nie było jakiejś rywalizacji, to trener nas podzielił i siostra skakała w dal i trójskok, a ja biegałam biegi krótkie, a później się wydłużyłam już do biegów średnich. Więc taki podział też wydaje mi się fajny, no, żeby między siostrami nie było jakichś takich zbędnych kłótni i jakichś takich... Słuchajcie, ja, Anetka, nie wiem, czy ty wiesz, że ty jesteś osobą, dzięki której w Polsce pierwszy raz sportowcy mogli używać GPS-u, bo przysyłałaś ze Stanów zegarek, jak my byliśmy na obozie w Międzyzdrojach, i ja nie mogłem uwierzyć, że zegarek Garmin 305, który w Stanach już był dostępny, my w Polsce mogliśmy używać, pokazywał dokładnie w miejscu, gdzie jest na drzewie jedyneczka, pokazywał, że piknął kilometr, gdzie na drzewie jest dwójeczka, piknęła dwójeczka. Jak daleko my byliśmy od Amerykanów w momencie, kiedy ty wyjechałaś i studiowałaś tam na uczelniach, jeżeli chodzi w ogóle o myśl szkoleniową, już nie mówię o takich nowinkach. Byliśmy daleko, tak, no jakby pod każdym względem, od jakichś najprostszych takich urządzeń do masażu, po treningu czy przed treningiem, do później jakieś tam te sticki tak zwane do nas jakby przyszły. Mówisz, że byliśmy opóźnieni, ale powiedz, czy zawodnicy
którzy wyjeżdżali do Stanów, polscy zawodnicy, którzy wyjeżdżali do Stanów, odnotowywali większy progres wyników niż ci, którzy pozostali w kraju i trenowali w kraju. Nie, nie, nie. Tutaj absolutnie w drugą stronę to działało. Czyli ci, którzy pozostali w kraju, szybciej się rozwijali. Tak, bo... Ale tak samo jest z pływakami, wiesz? Bo tam generalnie tak... Ale mówisz o tym, że tam był dużo większy postęp. Tak, bo generalnie jeszcze jest jedna jakby zasadnicza sprawa, że tam jakby jedzie się na uczelnię, czyli główny jakby nacisk jest na tą naukę, plus ten trening. I sezon startowy, jeszcze jak się trafi po prostu zawodnik, który jest taki wszechstronny, jeśli chodzi o bieganie na przykład, jeśli chodzi o lekkoatletów. I mamy osobę, która biegi średnie, ale też jest w stanie wydłużyć się, to tam jest, mówiąc kolokwialnie, wyciskana jak cytryna, żeby zdobywać te punkty dla uczelni. Tam jest opór. I tam generalnie nie ma, słuchajcie, przerwy takich w sezonie. Czyli mamy sezon, nie wiem, przełajowy, po przełajach nie ma w ogóle żadnej jakby takiej momentu jakiejś akumulacji, jakiejś takiej przerwy, tylko od razu wchodzimy w sezon halowy i od razu sezon letni. Kończy się sezon letni mniej więcej maj, czerwiec, przyjeżdżamy do Polski, a tutaj dopiero u nas sezon się zaczyna i później są takie, a nie inne efekty, że po prostu zawodnicy, którzy bardzo są wyeksploatowani i tutaj no już jakby te wyniki są bardzo, bardzo przeciętne, albo w ogóle nie startują. Ale również wyedukowani, tak? Bo, tak, czyli bo to jest wartością coś, jest skończenie uczelni. Tak jest, tak. Więc jakby coś kosztem... Bo to czegoś. Anetka, powiedz, generalnie nie są zawodnicy przemęczeni samym treningiem, tylko liczbą startów, którym są poddawani, tak. No, żeby to była jasność. Dokładnie, tak. No bo mówię, tam jakby startuje się praktycznie co tydzień i to jeszcze takie są starty, jeśli, nie wiem, no mówię, skupmy się na tym bieganiu. 400 metrów, 800 metrów, 4 razy 400, czyli jakby w jednym dniu mamy 3 starty, za tydzień powtarzamy to. I znowu, czyli po prostu jest tego ogromna ilość. Jaka tam ogromna ilość? Triatloniści to mają ogromną ilość. Mówisz, ile czasu biegniesz 400 metrów? Kilkadziesiąt sekund. Ile czasu biegniesz 800? Niecałe 2 minuty, tak? Biegałaś. No, tak. Z tego co słyszałem, to tak nadal jest. Twój wynik na 800 metrów jest jednym z najlepszych wyników w Polsce w historii polskiego biegania, to prawda? No co zgadza się, tak. Mówią? Wydaje mi się, że chyba cały czas jestem... Chyba ósme miejsce ktoś mi powiedział. Tak, w dziesiątce chyba najlepszych. W dziesiątce najlepszych wyników w historii polskiego biegania na 800 metrów. Wiedziałeś o tym, Hubert? Ja oczywiście wiedziałem, bo ja Anetę znam dość długo. Nie od wczoraj, Andrzej. I wiem, że to było... No dobrze, ale poczekaj, to uzbierało nam się niecałe 3 minuty. I co ty jeszcze mówisz? Bieg sztafetowy. No niech będą 4 minuty tygodniowo wysiłku. Wiesz, ile nasi triatloniści mają wysiłku co tydzień Ironman albo połówka Ironmana? Ale to czy my mówimy tutaj o zawodnikach takich wyczynowo trenujących? Andrzej sobie oczywiście robi. Andrzej sobie żartuje z triatlonistów. Anetka, chciałem ciebie zapytać, żebyś powiedziała, w jakim wieku wyjechałaś na uczelnię i czy to była trudna decyzja, czy rodzice powiedzieli, spoko Aneta, jedź, mamy siostrę, która zostaje, możesz sobie jechać, potem kłócicie się, będzie spokój w domu. Jak to wyglądało? To długo ten proces trwał. Powiem szczerze, że tutaj jakby taki jakby nacisk też trenera ze Stanów, bo ja powiem szczerze, że trochę się na początku bałam, rodzice również. Natomiast on wydzwaniał co tydzień, pamiętam, że po prostu, żeby mi przekonywał mnie, żebym wyjechała, żebym spróbowała i tak dalej. No jest jakaś tam obawa, czy ja tam sobie poradzę i jak sobie tam poradzę. Natomiast już nie pamiętam, w wieku 22 lat, coś takiego. Nie żałujesz? Czyli tam, nie, zawsze jakieś to był dobry czas. Tak, ja później po skończeniu uczelni przeniosłam się do innego stanu i tam trenowałam. I tam już dopiero zaczęłam robić takie konkretne wyniki po skończeniu uczelni i zajęciu się tylko tym trenowaniem. Czyli ta regeneracja, zawsze podkreślamy, że jednak jak nie ma czasu na regenerację, to troszeczkę lżej wypadałoby trenować, żeby ludzie zrozumieli, że wyczyn to nie jest tylko, że jesteś tak twarda, że nie, regeneracja ci nie przeszkadza, nie musisz jej mieć i jesteś w stanie biegać bardzo mocno. Nie ma takiej możliwości. Nie. A jak tam wyjechałaś, jakie było twoje największe zderzenie? Z czym było to największe zderzenie? Mówię o aspekcie sportowym. Co było dla ciebie takiego nowego, niesamowitego, wow, jako lekkoatletki? Znaczy, ja powiem szczerze, że jak wyjeżdżałam, to tutaj jakby już byłam na takim, już nie chodzi o poziomie sportowym, natomiast też doświadczyłam bardzo
jakby, nie wiem, no, wszystkich jakichś takich aspektów treningowych, więc tam nie było aż tak dla mnie. Bardziej właśnie ta technologia, na przykład odnowa biologiczna, jak oni podchodzą do regeneracji po treningu, jakichś tam badań różnych, które trzeba tam zrobić. A takiej mentalnej strony? No z mentalnej strony to rzeczywiście od samego początku praca na przykład z psychologiem, gdzie dla mnie to było w ogóle coś nowego, żeby otworzyć się w ogóle, nie wiem, przed jakimś, to rzeczywiście takie 2-3 razy w tygodniu każdy sportowiec miał obowiązkowo tutaj jakby przypisane, że widzimy się z tym, z tym psychologiem. Wydawało mi się, że to są Amerykanie, no, są otwarci, bo tak są wychowywani już w domach, a jednak okazuje się, że nie, że też taki sportowiec amerykański też potrzebuje psychologa. Tak jest, jak najbardziej. Andrzej, mówię od samego początku. Andrzej, ty się naglądałeś za dużo amerykańskich filmów. Nie, bo ja się wychowałem, American Beauty. Nie, bo ja się wychowałem w radzieckiej szkole treningu sportowego i może dlatego dla mnie taka współpraca z psychologiem. Andrzej, jak zdejmiesz po prostu piękną pierzynkę z Ameryki, to dopiero zobaczysz, co tam się kryje pod spodem. Ja chciałem, słuchajcie, o czym innym, coś, co na pewno zainteresuje nasze polskie kobiety, bo Aneta wygląda rewelacyjnie, za kilkanaście dni rodzi, żebyś, Aneta, powiedziała, że normalnie do końca można uprawiać sport w jakimś tam oczywiście mniejszym zakresie, że można pojawiać się, być ze swoimi zawodnikami, sportowcami. Nie trzeba się zamykać w domu i obżerać ptasim mleczkiem przez 6 miesięcy i mówić, że to jest wszystko dlatego, że generalnie się źle czuję, nie mam ochoty wstać, bo ty jesteś cały czas aktywna zawodowo, wykonujesz normalnie pracę z zawodnikami. Jesteś uśmiechnięta, przytyłaś tak naprawdę tylko tyle, ile babik potrzebuje, nic więcej, nic mniej. Czy to jest okej? Okay? Znaczy, wydaje mi się, że to też jest kwestia jakby charakteru osobowości. Ja jestem generalnie dziewczyną, która ma taki, bym powiedziała, pozytywny ADHD trochę, więc nie jestem w stanie usiedzieć jakby w domu i leżeć i po prostu oglądać telewizję, czy tylko czytać. Rzeczywiście bardzo aktywnie, no biegałam gdzieś tak, oczywiście już nie tak intensywnie, gdzieś tak do 4-5 miesiąca, a później przeszłam bardziej na takie ćwiczenia statyczne, na jogę, cały czas 3 razy w tygodniu jogę, jeszcze chodzę sobie na zajęcia, w domu też ćwiczę, ale to mówię, kwestia jest, czy dziewczyna, jakby lekarz wydaje zielone światło i tak możesz ćwiczyć, natomiast rzeczywiście nie bać się tego, że można normalnie funkcjonować tutaj już nie w takiej... Ciąża to nie choroba. Tak jest, ciąża nie to, no rzeczywiście, to naprawdę... Mieliśmy, chcę przypomnieć słuchaczom, że mieliśmy cały podcast dotyczący sportu kobiet w ciąży, żeby bezpiecznie go uprawiać, czy wolno uprawiać w ciąży, z panią doktor Hanią Szwedą, naszą koleżanką, pozdrawiamy, i z Fit Mamą, która zajmuje się również aktywnością kobiet w ciąży. I nasza pani doktor tłumaczyła, że jeżeli uprawiamy sport, możemy go uprawiać później, również będąc w ciąży, oczywiście po konsultacji z lekarzem. Czy również uważasz, że kobiety, które uprawiają bieganie, mogą biegać, trenować, będąc w ciąży? Czy to jest tak, tylko że jest to bezpieczne, ale do pewnego momentu, bo rzeczywiście jak już ten brzuszek jest coraz większy i tak dalej, to ja bym tutaj bardziej szła w stronę jakichś takich marszobiegów i tak dalej. Już nie obciążajmy nie bardzo stawów i tak dalej. Natomiast faceci mogą do końca ciąży trenować. Natomiast... Nasi goście w studio podpowiadają. Natomiast mówię, ja jestem takim przykładem, że startowałam na Mistrzostwach Europy Masters, będąc w trzecim czy w czwartym tygodniu ciąży. Fatalnie się tam czułam, a zdobyłam 2 złote medale i... Zdobyłyście. Zdobyłyśmy już, tak. I tutaj... tak musiałaś ale, zdobyć 2 złote medale, czy to... nie miałaś wyjść. Ja słyszałem kiedyś o energdowskich lekkoatletkach, które zachodziły w ciążę, dlatego żeby uzyskać ten lepszy wynik. Czy to nie było zamierzone? Właśnie nie było zamierzone, powiem szczerze, że nie wiem, jak one to robiły, dlatego że ja się czułam rzeczywiście fatalnie, nie miałam jakichś takich wymiotów i tak dalej, ale po prostu byłam tak senna i czułam się po prostu bez energii i gdyby może nie moje rywalki, które mnie zmotywowały do wysiłku podczas już tych startów, to nie wiem, czym się tak... Ja oglądałem jeden twój bieg z Mistrzostw Polski Mastersów w hali na 600 metrów, kiedy to chyba był 2016 rok, o ile pamiętam, w Piotrkowie Trybunalskim, kiedy zajmowałaś 2 pozycję, a to był bieg koedukacyjny i liderem był mężczyzna. Ja myślałem, że ty już utrzymasz tę 2 pozycję, ale na ostatnim
okrążeniu zbliżyłaś się do lidera i na ostatniej prostej wyprzedziłaś go. Zgasł chłopak momentalnie. Czy ty, kiedy są takie biegi koedukacyjne, bo w Polsce w pływaniu nie ma takich biegów, czy ci mężczyźni radzą sobie z presją kobiety, która ich wyprzedza? Znaczy ja pamiętam, tutaj komentator w ogóle przed samym biegiem powiedział, że tutaj będziemy mieć podczas biegu tutaj Anetę Kaczmarek, wicemistrzyni świata na 400 metrów. Połowa facetów się wycofała. Tak, już w tym momencie wzrok. Ja tylko im delikatnie powiedziałam, panowie, to było dawno, dawno temu, ale to mimo wszystko. Powiem szczerze, bardzo lubię biegać, szczególnie teraz w tej kategorii Masters, gdzie rzeczywiście kobiet mało w tych konkurencjach, tam 400 czy 800 startuje i panowie mnie mega motywują. Tutaj te biegi w zeszłym roku Warsaw Track Cup, gdzie rzeczywiście z chłopakami tutaj jak równy z równym i nieraz była jakaś taka przepychanka, oni tam nie patrzą w ogóle, że jakaś tam kobieta z nimi biegnie, ale rzeczywiście skrzydełka mi opadają. No co ja mogę powiedzieć? No, ja im... Jakaś rada dla nich? Panowie, no trochę trzeba, nie wiem, potrenować więcej. Takie heheszki, żarcie. Co ty zrobisz, jak twoja córa za parę lat powie, mamo, ja to do tych Stanów bym pojechał, bo teraz wszystko się szybciej rozwija, dzieciaki generalnie na telefonach to 3 lata już ogarniają wszystko, wiedzą, mama, ja widzę, tam w ogóle super jest, warunki fajne, ja będę pływała w Stanach, mam 5 lat, wyślij mnie. No zobaczymy, jak to będzie. Natomiast nie będę chciała jakoś tam ograniczać. Nie możesz wyjechać, masz tutaj zobowiązania tak sportowców. Nie możesz. Ja zostawić. Jestem taką mamą przebojową, więc jak stwierdzę, że to jej córka się uprze i ten, tak, tam, damy radę. Wyślę ją. Chciałbym trochę porozmawiać o tym fascynacji tą Ameryką, może już teraz nie taką wielką, ale za moich czasów, kiedy pierwszy rzut Polaków, pływaków jechał do Ameryki, no wszyscy byliśmy zafascynowani tym, że w ogóle jest taka szansa i to jest tak, jakby ktoś złapał Pana Boga za nogi. Dlaczego większość zdecydowana sportowców, którzy kończą tam studia w Ameryce, Polaków, wraca z powrotem do kraju? Dlaczego Ty wróciłaś do kraju? Znaczy, jakby ja tutaj wróciłam, bo po każdym sezonie wracałam do Polski, startowałam tutaj też i wiadomo, żeby się zobaczyć z rodziną. Tutaj poznałam swojego męża, więc jakby tutaj serce tutaj zostało i później już jakoś taka samotność w środku, że no niby jest się tam wśród znajomych, ale to jest... Nie jest to coś, samo. Nie jest to samo, tak. Serce tak. Nie sługa, krew nie woda. Tak jest. Jak mówił poeta. Brakowało szklarskiej poręby. No ja do szklarskiej akurat nigdy nie jeździłam, bardziej spała tutaj. Zależy jaki blok. No tak, tutaj. Bo bloki byłam, średnie... Tak, bloki średnie czy bloki jakby krótkie, to 400 metrów, tak. To moją bazą była spała, nadal jest. Jak mam jakiś taki ogromny sentyment. Masz bliziutko z domu. Tak jest, to też prawda, tak. Z Łodzi pochodzą mocne dziewczyny, Andrzej, nie wiem czy wiesz, muszę ci wyedukować trochę. Nie z Warszawy. Z Łodzi? Z Łodzi, tak. Dziewczyny? Tak. Bo faceci w Łodzi nie wiedzą, faceci o co chodzi. Z Wrocławia. Faceci z Wrocławia. Powiedz mi, dlaczego bieg na 400 metrów przez no, takich laików jak ja odbierany jest, czy komentowany przez wyczynowych zawodników, jako bieg najtrudniejszy, to znaczy ze wszystkich biegów, że jest to najcięższy bieg z możliwych do przygotowania się. Co takiego jest trudnego w biegu na 400 metrów? Znaczy ja tutaj bym powiedziała 400 metrów, ale jak od momentu, kiedy zaczęłam biegać 800, nie wiem, czy 800 metrów nie jest trudniejsze. Dlaczego? Jakie to są różnice między tymi biegami? Co jest takiego istotnego? Bo teraz jakby ta tendencja jest taka, że 800 metrów praktycznie zaczyna się już od samego początku bardzo, bardzo mocno i jest to też taki bieg... To źle dla naszego kszczota Adama, tak? Znaczy to jest też, ja zawsze powtarzałam, że to jest bieg w ogóle 800 metrów, bieg dla ludzi inteligentnych, jeśli chodzi o sezon taki, czy na stadionie otwartym. Dlatego, że nie dosyć, że trzeba zacząć bardzo, bardzo szybko. Sezon? Nie, sam bieg. Bieg, natomiast też trzeba po prostu myśleć tutaj. Nie mamy, tak jak na 400 metrów, swojego toru i nikt nam nie przeszkadza. Po prostu wiemy, że jesteśmy mocni, zaczynamy od samego początku mocno i kończymy w taki sposób. Natomiast 800 metrów tutaj jednak jest... taktyka jest bardzo ważna. Taktyka i tu mówię, no trzeba po prostu cały, nie dosyć, że jest tempo już bardzo szybkie, to jeszcze trzeba po prostu cały czas myśleć, jak się ustawić, żeby nie stracić tych sekund Chyba, że ma się takie zdolności jak Adam Kszczot, że na 40-50 metrach jest w stanie wyprzedzić kilku zawodników. Który czyli oczywiście tak, wytrenował. Adam to jest po prostu też, zwróćmy uwagę, bardzo doświadczonym już zawodnikiem, czyli to jest... A wiesz, dlaczego ja pytam? Bo ja pytam
jako widz, kibic, chciałbym, żeby ten bieg 400-800 metrów był dla mnie jeszcze bardziej interesujący niż jest, a będzie, jeżeli go jeszcze lepiej będę rozumiał. Mhm. Dlatego stąd pytanie do specjalisty, tak. Co tam się dzieje podczas tych biegów na 400-800 metrów, takiego, o czym my, laicy, kibice, zwykli nie wiemy. Czyli mówisz, że ta taktyka na 800 metrów, tak, czyli już to ustawianie się między zawodnikami, tak, na przykład. Tak, bo na przykład... Wypracowywanie pozycji. Na hali to jest w ogóle też jeszcze inny bieg. Dlaczego inny niż 400 metrów... Wiraże są ostrzejsze, tak? O to chodzi. Tak, no tutaj jakby konstrukcja samej hali, to co zawodnicy właśnie teraz na tych Mistrzostwach Świata w Birmingham, czy narzekali, czy zwracali uwagę, że bardzo krótkie, proste, a długi wyraże. Ja tam też w 2007 roku... Największy sukces odniosłaś tam chyba, prawda? Swój. To znaczy nie. Ja w 2007 startowałam na Mistrzostwach Halowych Europy w Birmingham. W tam sztafecie zajęłyśmy 4. miejsce, czyli to pechowo. Nie tak. Natomiast i doszłam do półfinału, pierwsza nie wchodząca do finału na 800 metrów. Trochę taki niefortunny czas, kiedy te Rosjanki jakby zdominowały te biegi średnie. Już ich nie ma w wyniku. No już ich nie ma, ale to już... Teraz zdominowały plaże w Cannes. Co z tego? Tak jest. Natomiast, czyli specyfika biegania po prostu na hali też i ustawienia się. Jak to się często, jak to jakby zawodnicy powtarzali teraz na tych mistrzostwach, najważniejsze jest 200 metrów, jeśli chodzi o bieg 400 metrów, czyli kto pierwszy zejdzie tutaj po 150 metrach ze swojego toru i ustawi się jak najbliżej bandy, wtedy już jest bardzo ciężko wyprzedzić. Ale niekoniecznie na pierwszej pozycji, no bo ten pierwszy ma najtrudniej, on ciągnie jakby cały czas. Jeśli chodzi o 400 metrów, to już jest tak. To często się właśnie powtarza, ale że... Ale 800? Natomiast 800 metrów w ogóle w takich biegach turniejowych, jak Mistrzostwa Świata, gdzie tam w ogóle wynik to jest drugorzędny, tam po prostu tylko jeden na drugiego patrzy, no to tam jest właśnie, wychodzi to doświadczenie, które pokazał czy Adam Chrzczot, czy na 1500 metrów Marcin Lewandowski. Czyli taki biegacz 800 metrowy musi mieć również orientację przestrzenną, tak, świetną, szybkie reagowanie. Tak jest. Nie tylko to, co ma w nogach, ale też to, co ma w głowie. Tak, tak. A wyniki... 400 metrów to jest chamska siła, rozumiem, tak, rozpędzamy jest się od samego tak początku. I tam jak przegapi się pewien moment, tak jak powtarzał też Jakub Przewina w biegu półfinałowym, że on przegapił, dlatego miał taką złość po swoim biegu, że dał się gdzieś w pewnym momencie zamknąć, już nie zdążył wyprzedzić, bo to jest, mówię, no jeszcze sama konstrukcja tej hali, to już na ostatnich tam 30-40 metrach to już nie jest w stanie nic zrobić, więc... Czyli rozumiem, tą swoją złość przekuł później w biegu finałowym na... A właśnie, dlaczego nie mówimy w biegu sztafetowym, tylko bieg rozstawny nazywacie to w lekkiej atletyce? Jaka to jest różnica między... No bieg rozstawny, że po prostu jakby zawodnicy jakby startują... sześć mamy torów, czyli sześć sztafet i później rozstawne, że po prostu po każdym... Ci, którym zmieniasz, przekazujesz pałeczkę, ustawiają się, tak, czekając na ciebie, więc rozstawiają się. Rozstawiają się rozumiem względem kolejności tam po pierwszych, no tam dobrze, metrach. Ale to rozumiem, że jest różnica między biegiem rozstawnym a biegiem sztafetowym? Masz troszeczkę inne, bo jednak masz rywalizację taką bezpośrednią, bark w bark w momencie... A w biegu sztafetowym? W biegu bez... Nie, no, kiedyś pamiętam, że nazywano w lekkiej atletyce 4x400, sztafeta 4x400. Teraz od dziennikarzy słyszę, że to już nie jest sztafeta, tylko bieg rozstawny. Rozumiem, że niczym to się nie różni, tylko nazwą. Chyba tak. Zmiana, tak. Hubert, uspokój się, co ci się stało? Ja wiesz co, zaraz mam problem z kardą. Dobrze, nie ma tematu? Nie ma tematu. Hubert, jakbyś chciał ten, to ja ci wyłączę mikrofon. Ja już jestem gotowy. Chciał pokasłać sobie. Nie, ja już jestem gotowy. Ja już wszystko wiem, mogę zadawać pytania. Może zadzwonimy do Marcina. Do jakiego Marcina? Lewandowskiego, zapytać się, czy srebrny medal ciąży. O! Słuchajcie, no teraz wpływowy podcaster Hubert Duklanowski wykonuje jedzie telefon. Jedzie z rodziną, gdzieś z rodziną jedzie, ale obiecał, że odbierze. Dobrze. Teraz można w samochodzie rozmawiać, na głośno mówiącej tylko, żeby tak? Policja go nie zatrzymała. No właśnie. Jak ja mam ten telefon, na czym mówię? Blisko, żebyś trzymał mikrofonu głośnikiem, o tutaj jeszcze. Wyżej. Ja później to ustawię, niech tylko nastąpi połączenie. Niech tylko nastąpi połączenie ze studiem w Warszawie. Marcin Lewandowski, gość Run Forest Podcast. Już za momencik, już za chwileczkę, być może jest na stacji, być może tankuje. Być może tankuje, mamy teraz czas. Mamy teraz czas na jakieś komentarze. Czy są jakieś komentarze, kochani? Na razie nie odbieram, myślę, że oddzwoni. Czy jakieś lajeczki są? Czy jakieś lajeczki? Słuchajcie, jeżeli nie będzie 100 lajeczków i 100 serduszek pod naszym podcastem, to więcej nie nadajemy.
i się skończy po prostu. Marcin Smolarski nie wie, dlaczego Hubert jest coraz bardziej elegancki w każdym z kolejnych. Słuchaj, ja, ale nie, Andrzej, ty w ogóle, ty kompletnie nie wiesz, czy ty zwróciłeś uwagę, że jak przychodzą piękne damy... Zaraz, ja nic nie wiem, w dupie Andrzej. Byłem, gówno widziałem. Aneta, czy ty chciałabyś coś jeszcze pozdrowić na przykład? Ja jakiś apel, może, nie wiem. No, słuchaj, ten czas należy do ciebie. Słuchajcie, no to korzystając z okazji, chciałabym jeszcze raz pogratulować wszystkim naszym lekkoatletom medali i nie tylko medali, ale tym wszystkim dzielnie walczącym, którzy nie zdobyli medali, ale też bardzo fajnie wystartowali na tych Mistrzostwach Świata Birmingham i również trenerom. Rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie się to wszystko oglądało i trzymam za was kciuki i powodzenia.